Tragiczny był miniony weekend na polskich drogach. Dramaty nie ominęły także Suwalszczyzny. W sobotni poranek około godziny 7:00 młody, zaledwie 25-letni kierowca Volkswagena jadący trasą Suwałki-Sejny stracił panowanie nad kierownicą. Auto zjechało z drogi, z impetem uderzyło w przydrożne drzewo i dachowało. Młody mężczyzna zginął na miejscu, a dwaj pasażerowie, 21 i 28-latek, zostali przetransportowani do szpitala. Aktualnie policja pracuje nad wyjaśnieniem przyczyn tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Do kolejnych dramatycznych zdarzeń doszło w niedzielę nad jeziorem Wigry. We wczesnych godzinach popołudniowych policjanci dostali zgłoszenie o utonięciu. Gdy dopłynęli do brzegu, 39-letni mężczyzna został już wyłowiony, jednak nie dawał oznak życia. Policjanci jednak nie dali za wygraną, reanimowali mężczyznę do chwili przejęcia go przez ratowników karetki pogotowia. Udało się przywrócić mu oddech, jednak kilka godzin po przewiezieniu do szpitala mężczyzna zmarł. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, koledzy ofiary wcześniej wspólnie z nim spożywali alkohol. Przyszli nad jezioro nieco się ochłodzić. 39-latek wskoczył do wody i po przepłynięciu niewielkiego odcinka zaczął tonąć.